Monika Pawlak, siatkarski portal.pl. Właśnie zakończył się mecz Akademii Wychowania Fizycznego z Uniwersytetem Ekonomicznym. Rozmawiałam z Piotrem Adamskim. Czy spodziewaliście się tak łatwej przeprawy z Akademią Wychowania Fizycznego? Znaczy generalnie przed meczem przyjechaliśmy tu z założeniem, żeby ugrać jak najwięcej, ponieważ potem za tydzień gramy rewanż na naszej sali. No i przede wszystkim chcieliśmy ugrać tej seta, tym bardziej, że byliśmy osłabieni, bo nie grał z nami nasz podstawowy przyjmujący Marcin Typel, który z powodów zdrowotnych nie mógł wystąpić dzisiaj w meczu. No i na pewno nie spodziewaliśmy się, że przyjdzie nam to zwycięstwo tak łatwo. W takim razie 22 rewanż, tak? Tak, dokładnie u nas na sali. Jak nastawienie? No teraz na pewno jesteśmy w komfortowej sytuacji, bo wygraliśmy 2-0 i jeszcze tak mamy też troszeczkę przewagi punktowej. Ten set skończy się 22, z tego co pamiętam pierwszy, chyba do 20 czy 19. Także no raczej jesteśmy już w tej rywalizacji zdecydowanym faworytem, no ale na pewno też nie możemy zlekceważyć przeciwnika, bo chłopaki no może dzisiaj tego nie pokazali, ale generalnie też potrafią grać i to też na pewno nie będzie taki łatwy mecz jak dzisiaj. Dobrze, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Rozmawiam dzisiaj z Karoliną Wróbel. Dzisiaj przegrałyście gładko z AGH-em. Tak. Powiedz mi dlaczego. Ponieważ większość zawodniczek mamy kontuzjowanych. Poza tym zbliża się sesja, mało dziewczyn trenuje, no niestety. No, AGH ma dużo zawodniczek z Wisły, także ciężko było z nimi wygrać, ale myślę, że będzie dobrze następnym razem. W poniedziałek w takim razie macie rewanż. Jak się na to zapatrujecie? Będziemy walczyć ile sił. Zobaczymy, co to będzie. Na pewno nie puścimy meczu gładko. W takim razie życzę Wam powodzenia. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Krzysztof Karpiński, siatkarski portal.pl. Rozmawiamy z Bartoszem Aleksym, kapitanem Uniwersytetu Rolniczego. Bartek, no powiedz nam dwa słowa o tym meczu, jak to wyglądało z pozycji boiska, bo widziałem, że w pierwszym secie była walka, a w drugim już troszeczkę zeszło z Was powietrze. No jak to wyglądało, jak to ocenisz? No ciężki przeciwnik przede wszystkim, Politechnika, zespół trzecioligowy, tam bez rozgrywającego Kubicy, a tak to reszta raczej gra. No co mogę powiedzieć, no przyjęcie siadło w drugim secie, w pierwszym powalczyliśmy, bo otrzymaliśmy przyjęcie, no w drugim całkowicie siadło przyjęcie, no i zero kończących ataków. Tutaj Laskowski trochę pomógł Politechnice, trzymał blokiem, więc no zagrywką dużo zagrali asów nam, no i co tu dużo mówić, no. Bez przyjęcia nie da grać, no. Skończyło się jak się skończyło. Powiedz mi, mimo tego, że przegraliście ten pierwszy mecz, no jak upatrujecie swoje szanse w rewanżu? Wiemy, że zagramy u Was na hali, jak to będzie wyglądało? No atutem jest nasza hala na pewno, bo jest mała, to przede wszystkim. No. Każdy zespół, który przyjeżdża, ma ciężko, no bo jest przyzwyczajony do wyższych obiektów, no i zagrywką upatruje, jedyny atut nasz to zagrywka. Jak siądzie nam zagrywka, możemy coś powalczyć, ale dużą przewagę mają, więc ciężko będzie na pewno. Ale mimo wszystko powodzenia w następnym meczu, no i awansu życzę. Dzięki.